Radio Conchita, proszę Państwa, i wiadomości, i słuchaj, co chcesz, to słuchaj. Naszych słuchaczy teraz zapraszamy na radiową lekturę, a po niej na muzykę mistrzów. Troszeczkę lektury też Wam się przyda. Zapraszamy. Malina Stare-Gotycka. Nigdy nie rodzi się byle kto. Prawdziwa historia o losach polskich rodzin. Rostów, Rosja, 1991. Wydawać by się mogło, jakby o 24-letniego Józefa walczyły jakieś niewidzialne moce, jakby grały w kościół jego egzystencję albo unicestwienie. Bo jak inaczej wytłumaczyć to, co niebawem miało się wydarzyć? Minęło 9 długich lat od aresztowania. Jak tysiące innych więźniów, Józef przerzucany był z miejsca na miejsce. Z aresztu w Mińsku na budowę kolei do Charabowska. Z budowy kolei do spływu drewna nad Amurem. A potem do kamieniołomów. Typograf, kamieniarz, a na końcu krawiec. W 1941 roku był znowu w drodze. Z maleńkiej stacyjki na dalekim wschodzie Rosji odchodził pociąg załadowany więźniami, zykami. W sumie może 3000 ludzi, jak zwykle na roboty. Byli to tak zwani polityczni. Ci, którzy siedzieli za kułactwo, odbywali karę osobno. Bytowniki, czyli kryminalni, osobno. Każdy miał swoje miejsce. W 60-tonowych wagonach cisnęło się może 50 ludzi, w 20-tonowych po 30 osób. Wieść niosła, że pociąg jedzie w kierunku Bajkału, a potem w głąb Rosji. Ale tak naprawdę to nikt nie wiedział dokąd. Odprawiający transport pokrzykiwali. Mróz trzaskał. Śnieg iskrzył się miliardami brylantów. Dwie lokomotywy dyszały, wypuszczając kłęby dymu. Nagle szarpnęły wagony. Pociąg długi, może na kilometr, powoli ruszył naprzód. Przejechał kilkadziesiąt metrów i stanął. Jakby parowozy nie miały sił. Usłyszeliśmy, że strażnicy odryglowują nasz wagon, mówił Józef. Ktoś krzyknął moje nazwisko. Wychodzi z wieszczami! Wychodzi z rzeczami! Nie myliłem się. Strażnik wywoływał właśnie mnie. Przedostałem się do wyjścia i zeskoczyłem z wagonu. Na pustym placu stało jeszcze czterech takich jak ja, wyciągniętych z pociągu. Nie wiem i nigdy się nie dowiem. Widocznie rudy byłem, zaśmiał się Stój, przeciągnąwszy dłonią po siwej, niegdyś ciemnej czuprynie. Nie zapytałeś ich? Nie, wzruszył ramionami. Żeby nawet nie zapytać? Zauważyłam z sarkazmem. Nie dziwię się, że można was było trzymać w szachu jak stado owiec, dodałam pogardliwie. Nie byłem owcą, lecz zekiem, odpowiedział Stryj twardo. W tym momencie zdałam sobie sprawę, że znowu, tak jak czasem z ciotką, przekroczyłam granicę taktu. Ale nie mogłam powstrzymać irytacji, która naturalnie dosięgała niewłaściwego adresata. Irytacji, że tylu ich było, ujarzmionych i że nie stawiali oporu. Zdawałam sobie jednocześnie sprawę, jak idiotyczny był ten zarzut i jak musiałam go zranić. Trzeba było starać się o balandę, a nie pytać. Zekom nikt nie odpowiadał. A co się potem stało? Nic. Kilka tygodni siedzieliśmy na etapie. Więźniów zwożono z różnych obozów, aż uzbierała się ostateczna liczba. Czekaliśmy, aż spędzą tylu ludzi, żeby można było odprawić następny transport. A ten pociąg, z którego mnie wyciągnęli, Stryj zawiesił głos, wpadł do Bajkału. Nie wiedziałam, co odpowiedzieć. Wszyscy zostali na dnie jeziora. I nawet gdyby nie zginęli od razu, to i tak nie mogli wydostać się z wagonów. Drzwi były przecież zareglowane od zewnątrz. Tylko nas pięciu zostało z tych 3000.
zakończył stryj, podnosząc 5 palców lewej ręki. Upłynęła długa chwila, zanim otrząsnęłam się z wrażenia. Siedziałam naprzeciwko jednego z tych 5. A przyczyna wypadku? Spytałam. Pociąg jechał przez góry. A góry takie wysokie, że jak głowę zadrzesz, to czapka spada. Józef przechylił się do tyłu i dotknął głowy, jakby przytrzymywał czapkę. Najkrótsza droga prowadziła nad samym jeziorem. Pociągi szły wolno. Musisz wiedzieć, że tor kolejowy ze wschodu w głąb Rosji był tylko jeden. Potrzebny był na ważniejsze transporty, a nie taki gruz jak my. Więc wozili nas tylko nocami. Ładowali też jak kartofle. Ile wlezie i jeszcze trochę. Dlatego pociągi były za ciężkie i za długie. Pociąg spadł na górskim zakręcie. Potem jeszcze stryj opowiadał o tym, jak to podczas podróży niepokornym czasem dawali słoną rybę, a wody tylko na parstek. Jak ludzie z pragnienia zlizywali lód z metalowych części wagonu i jak nie mogli czasem oderwać od nich języków. Miałem szczęście, powiedział stryj, nie bardzo był przejęty cudem. Nie uważasz, że to opatrzność cię uratowała? Zapytałam. Jaka tam opatrzność? Machnął ręką i spojrzał na mnie z ukosa. Pewnie ta sama, co wysłała mnie do gułagów. Jakby nie wysyłała, to nie musiałaby ratować, dodał ironicznie. A co było dalej? Po 2 tygodniach z tego samego punktu zbornego odchodził następny transport, tym razem ze mną. Zgadywaliśmy, że jedziemy na południe. Przez maleńkie okienko widać było, że śniegu jest coraz mniej i mniej. W powietrzu było coraz cieplej. Wyglądam każdego dnia przez to okienko, a tu nagle widzę, na pustkowiu stoi wielki szyld z kamienia. Europa, Azja. I strzałki pokazują, gdzie jedno, a gdzie drugie. To była uciecha. Teraz już wiedzieliśmy, gdzie jesteśmy. Stryj zaśmiał się swoim śmiechem z cicha pęk. Wieźli nas 1,5 miesiąca i kąpali parę razy. Kąpali was? Sformułowanie wydawało mi się komiczne. A tak, pociąg stawał w takim wielkim mieście, a nas pędzili do łaźni, zawsze bocznymi ulicami i wieczorem, żeby nikt nie widział. Dopiero później zrozumiałam, że forma gramatyczna wieźli nas, karmili, zamykali, kąpali, właściwie znakomicie oddawała sytuację. Nikomu nie wolno było mieć własnej woli. W końcu przywieźli nas na miejsce i wysadzili w szczerym polu, z trawą po kolana, ciągnął stryj. Gdzieś hen, daleko widać było kobiety z dzbanami na głowie, dzieci, chaty o dachach równych jak podłoga. Dziś wiem, że to było gdzieś koło Baku. Aż pod perską granicą? Stryj przytaknął. To spaliście wszyscy w szczerym polu? Nie, był jeden namiot, odparł poważnie stryj, a mnie znowu rozśmieszyło i zastanowiło to sformułowanie. Wydawało się, jakby nie było sprawy, której ten człowiek nie potrafiłby wziąć od dobrej strony. Był namiot na parę tysięcy chłopa, bo kobiet w transporcie nie było. Ach, zapomniałbym. Co najważniejsze, trzeba było zbudować od razu izolator. Pamiętasz tę karną celę dla tych, którym potrzebna była nauczka? Bez izolatora, jak bez ręki. Znowu zaśmiał się głośno. A co mieliście robić tym razem koło Baku? Dopytywałam się. Kochaniutka moja, powiedział dobrotliwie i pogłaskał mnie po policzku. Drogę mieliśmy robić niedaleko Morza Kaspijskiego, przy granicy z Iranem. Droga miała mieć 120 kilometrów i w 41 była potrzebna do przerzucenia Armii Czerwonej, żeby obroniła przed Hitlerem dojścia do ropy naftowej. Jak długo kładliście tę drogę? Około 5 miesięcy. Wszystko łopatami i kilofami. A glina, jak przylepiła się do nóg, to nie puszczała. Łatwiej było podeszwy oderwać niż kawałek tej gliny. Nie dziwię się, że miejscowi z niej domy lepili. Ilu was było? 2 ludzi robiło metr drogi.
metrów było około 120 tysięcy. No to będzie niecałe ćwierć miliona. W dzień lał deszcz. Nie było na nas suchej nitki. A strażnicy pod pelerynami mówili: na trasie deszczu nie ma. No i co zrobisz? Okliśmy w dzień, a wieczorami zasypialiśmy w parujących, wilgotnych ubraniach. Najpierw nawet ciepło rozchodziło się przyjemnie po kościach. Leżysz, patrzysz w niebo, nad głową milion gwiazd. A musisz wiedzieć, Inko, że słońce zachodziło tam tak szybko, że zmroku prawie nie było. Dopiero potem zaczynało człowiekiem trząść zimno. A w ciemnościach wyły szakale. A jak blisko podchodziły, bry, otrząsnął się. Wszystkie zaczynały wyć o jednej godzinie. I jak na komendę milkły. Ciekawe dlaczego. Może ty wiesz? Zatrzymał się. Wycie podobne było do wilczego, tylko widzisz, nasze wilki to porządne. Duże stworzenie przy tych maleńkich chudzinach. Po 5 miesiącach, jak droga pod irańską granicą była gotowa, znowu do pociągu i w drogę. Tym razem wysadzili nas gdzieś w pobliżu Astrachania. Wiesz, gdzie Astrachań? Przepytywał mnie. Nad Morzem Kaspijskim, moja pani. Pokiwał głową, widząc moje zmarszczone czoło. Mieliśmy kłaść tory. Tymczasem zaczynała się jesień i wiatr. Zimno cięło jak nożem. Stryj cały aż się skurczył. A jak potem przyszedł mróz, to się dopiero zaczęło. Mróz był wprawdzie niewielki, może z 10 stopni, ale przy tym wietrze wydawało się, że jest co najmniej minus 40. Prawie jak na Syberii, tylko ziąb był wilgotny. Jak ten Astrachań przeżyłem, nie wiem, zamyślił się. Pewnie jak ten ruski chłop, dodał żywo, spuszczając okulary na koniec nosa i patrząc na mnie znad szkieł. Śmierć przyszła do niego, stanęła w głowach łóżka i mówiła: Iwan, zbieraj się. No to Iwan szybko się w łóżko odwrócił i leży głową w nogach łóżka. Śmierć znowu zachodzi od tyłu i mówi: Iwan, zbieraj się. A Iwan dawaj i znów się odwrócił i tak kilka dni nie mogła go złapać. Ja też byłem niegłupi i kostuchę oszukałem. Widzisz, szyłem ludziom łapcie i kto mógł, wlał mi za to do puszki trochę własnej zupy. Malina Stare-Gotycka. Nigdy nie rodzi się byle kto. Prawdziwa historia o losach polskich rodzin. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Dziś w audycji Muzyka Mistrzów zapraszam Państwa do zgłębiania romantycznej muzyki hiszpańskiej. Poznaliśmy bardzo młodego kompozytora Juana Cristomo de Ariague. Żył on zaledwie 20 lat, w latach 1806-1826. Nazwano go hiszpańskim Mozartem. Nieoczekiwana i wczesna śmierć kompozytora była przyczyną tego, że dzieła Ariagi zostały nieodkryte aż do połowy 80. lat XIX wieku. W 1887 roku powstała w Bilbao, a więc w rodzinnym mieście kompozytora, komisja poświęcona Ariadze, której przewodniczył Emiliano Ariaga z późniejszej rodziny kompozytora i której celem było przedstawienie dorobku artystycznego Juana Cristoma poprzez prezentację jego dzieł. Koncentrując się już ściśle na dziełach kompozytora, można je podzielić na trzy wielkie działy. Z jednej strony są to dzieła religijne, z drugiej symfoniczne i wreszcie dramatyczne. Skomponował 23 dzieła.
Lecz niektóre z nich albo zostały zagubione, czy nie zostały opublikowane, ale na szczęście zachowały się w Muzeum Ariagi i ostatecznie inne publikacje pod koniec XIX wieku, w których jednak dostrzega się pewne modyfikacje kompozycji autora. W każdym razie znawcy jego twórczości podkreślają, że w najważniejszych dziełach Ariagi można dostrzec solidną i zwartą technikę i wielkie opanowanie formy, która przypomina dzieła mistrzów takich jak Mozart czy Rossini. Zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnych części Symfonii D-dur Juana Cristoma de Ariagi. Będzie to część druga Andante, trzecia Menuet i czwarta Allegro con moto. Czyli Radio Conchita, Tok FM Euro Conchita, Barbie Baby, Langström Extra. Macron, proszę Państwa, podpadł. Już jego nie chcą Francuzi nawet